Jechaliśmy zobaczyć tor, który przygotowywany jest do Mistrzostw Świata. Marzy nam się, żeby i u nas w okolicach Lublina, a najlepiej w Lublinie, tego typu obiekt mógł powstać. No, obejrzymy sobie. Tutaj widać, jak organizatorzy, którzy są jeszcze, można powiedzieć, w rozsypce, ale praca idzie pełną parą. Za półtorej miesiąca tutaj się rozegrają pierwsza runda Mistrzostw Świata w motokrosie i Mistrzostw Europy klasy junior. I tutaj będziemy za półtorej miesiąca. Nie wiem, czy zdążą, ale będę im kibicował. Jak w jakiej bliskości są domy mieszkalne i tor jest szykowany, inwestycja kosztuje na pewno ładnych parę milionów euro i nikt tutaj się nie buntuje. Proszę zobaczyć, tutaj są wszędzie domy w odległości kilkuset metrów i położone, można powiedzieć, w dolinie, gdzie ten dźwięk powinien tutaj dochodzić i to bardzo intensywnie.